No, już napadzik. Jak widać, z randomami oczywiście, wiadomo. Do blicy nie musi być, bo po co? Po co mam coś widzieć, co w ogóle robię? W ogóle nawet nie wiem, bo było to mnie akurat rzuciło też i na publika. I niestety nawet nie wiedziałem, jakie to było podejście. Teraz już wiem. Agresywne. Agresywne podejście. Trzech. Kradniemy zapewne kasę, zgaduję, bo to jest, co się kradnie. To jest prawdziwe dobro, które kradniemy. Idziemy we dwóch, czyli się zgliczowało. Standardowo. On się zgliczował. Trzeba niestety. No, co ja też robię. Trzeba wysadzić się. Co? Nie zgliczował się? Serio? Widziałem ewidentnie, że on się nie ruszał. Dobra. Nieważne. Całkowicie nieważne. Dobra. Jedziemy w każdym razie. Jedziemy w każdym razie kanałami. Jedziemy po prostu do kasyna. A więc moje pytanie jest jedno. Czy idziemy głównym wejściem, czy jakimiś bocznymi? To jest dobre pytanie. Ale jak już jadę. Nie wiem, może mi odnowi zdrowie. Aha, czy idziemy tędy do tego? Okej. Mamy kartę dostępu, okej. Okej, czyli jest wszystko. Nie wiem, zastanawiało mnie to serio, dlaczego on w ogóle się nie ruszał, bo to serio to jest glitch po prostu. Tak się nie powinno wydarzyć. Ale jeżeli wszystko było spoko, no to okej. Ale no jak się nie rusza, no to jest zazwyczaj bug po prostu. Chyba, że to był pan host, no to wtedy co innego. Pan host się może tak zepsuć i będzie działał. Okej, no jedno wyjął mi zdrowia na fulla, więc super. Zobaczmy, jak tutaj zrobił koleś. Zrobił dostawę do Gana, czyli nasze bronie są useless. Czyli standardowo. Standardowo jak wszystko, co robią randomy normalnie. Useless, jest niepotrzebne. Mamy kartę dostępu, więc możemy sobie łatwo przechodzić pomiędzy następnymi poziomami, o tak to można określić. Ja już wyczyściłem pół etapu. Nie wiem, czy chcecie walić sobie kartę. Chcecie, możecie. Znaczy kartę, sorry. Dzienny utar. Chcecie, możecie. Jak nie chcecie, nie musicie. Widzę, że nie chcą, olewają tą sprawę. Jeżeli olewacie tą sprawę, no to spoko. W ogóle zrobił też pan lepsze armory, bo wtedy jak się chciałem, no, zresetować po prostu napadzik, no to zabrało mi tylko połowę zdrowia. Gdy to powinno mi zabrać po prostu całe. To też jest dość istotne, więc jeszcze dodatkowo to już jest naprawdę dosyć proste. Nie. Patrzcie, jak ja tutaj ja tutaj takie pociski dostaję po prostu, bomby na łeb, tak można określić. A i tak mimo to wszystko ja tutaj ładnie potrafię się utrzymać. Dobra. Walenie karty, system walenia karty. Dawaj koleś. Wal ze mną kartę. Okej. Udało się. Więc idziemy. W ogóle, które mają levele kolesia? Ty, to jest naprawdę śmieszne. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś... Nie, to nie są te same levele. Ale żeby na tak dużej... Znaczy, no pierwszy raz widzę. Żeby na tak dużej różnicy kolesie mieli praktycznie takie same levele, no to już jest coś. Czyli mają praktycznie te same poziomy. Spoko w każdym razie. Coś czuję, że to lightowo tutaj wyjdzie. Tylko pierw muszą mi się drzwi otworzyć. Standardowo drzwi otwarte. Teraz im się drzwi muszą otworzyć. No i walimy ładunki na drzwi. Pyk, pyk, pyk. Wszystko okej. Tylko ciekawe, co oczywiście będzie. Dobra. Dzwonimy tutaj na telefon, żeby zdetonować sobie drzwi. I wchodzimy, wyskakani. Jednak złoto. Okej. A obstawiałem tak kasę. Na trzy bramki do tego jeszcze. Na trzy bramki złoto. To ja normalnie wam tu wszystko otworzę. Tak to można normalnie aż tak powiedzieć. Jeszcze zrobię sobie skrytki. Ale skrytek nie zrobimy. Mamy za mało czasu. Serio mamy za mało czasu. To ty masz za hakera wziętego. Pewno byle jakiego. Po prostu koleś zbiera. No to dobra, to nie idę tam, to nie ma sensu. Tak po prostu, to nie ma sensu. Otwierać jeszcze jednej drzwi, trzeba po prostu podnosić, bo to jest za słaby haker wzięty. No to fakt, mamy jeszcze tak z 20 sekund. W gazie można wytrzymać, ale no to są randomy, więc oni takie rzeczy no nie będą wiedzieli, że da się zrobić. Lepiej może, żebym zaczął też po prostu zbierać już. Bo tutaj też mam dwa po drodze, tam sobie koleś chyba poradzi, pan host. Zaczeka przy tym. No, jak nie zaczeka, no to nie zaczeka. No nie możesz tak, musisz poczekaj, aż się przepali, żeby zbierać, wiesz? Nie może, no nie wolno niestety. Póki się nie przepali, to nie wolno. Dobra, no to wychodzimy. Chodźcie, zobaczmy, jak będą podnosić tutaj złoto. Czy podniosą całe, to też jest dobre pytanie. Jak nie podniosą, to ja za kogoś z nich podniosę. Patrzymy sobie na nich. Świetnie, świetnie, podnoście, podnoście. Podniósł wszystko i ten też podniósł wszystko. Dobra, możemy wychodzić. Więc wychodzimy, będziemy walili sobie kartę. Czyli potem przychodzimy w pierwszą osobę, aby być szybszymi po prostu. Go! Żadnego! Nie ma tu żadnego go. Pierwszą osobę. I biegniemy jak najszybciej, to jest możliwe.
tutaj niech przejdziemy, niech się wszystko poładuje. I nas załaduje na następny level. I spoko, spoko. Teraz tu obracamy się. I obracamy. O, teraz dopiero załadowało. Wezmę sobie po prostu i pancerz założę. Nawet sam pancerz wydaje mi się, że powinien wystarczyć w tej sytuacji. No bo zrobił je ulepszone, nie? Powinno wystarczyć. Oczywiście nie trafiłem. Pyk, gościa, lecimy, lecimy, lecimy. To można w sumie windą przelecieć się. Pyk. Nie. O nie, taki Izak tutaj wleciał, jakby to Izak zobaczył, to by się za głowę złapał, jak mi to poszło. Słuchajcie, wchodzimy do windy, odjeżdżamy stąd. Panowie, na drugie poproszę, albo tam na trzecie, zależność, które to jest. Pyk, Izak, tędy możemy iść, pyk, pyk. Co jest z tym kolesiem, patrzcie jak on poleciał, nie wiem. Wiedził wszystkie kraje świata normalnie. Wychodzimy tędy, bo tutaj strzałka pokazuje, standardowa droga. Jak powiedziała strzałka, tak musimy zrobić, więc teraz będziemy przychodzili do następnego pomieszczenia, żeby jeszcze więcej bić botów. Och, napady z randomami. Jak ja lubię te napady z randomami. No, czasami nieprzewidywalne, a czasami wręcz oczywiste, co się wydarzy. To jest, pamiętajcie, to jest strategiczna decyzja. Zawsze to jest strategiczna decyzja. Idziemy zawsze dłuższą drogą, po to idziemy zawsze taką drogą, aby była dłuższa, aby było trudniej, bo nie chcemy, żeby było łatwiej. To jest pierwsza zasada. Idziemy tędy, bo na elitę tędy się nie chodzi głównie. Znaczy nie słyszałem, żeby tędy iść na agresywnym na elitę. Żeby wychodzić głównymi drzwiami na elita. Ale może jest jak w tej metodzie, w tym szaleństwie jakaś metoda, której po prostu nie wiem. Ale raczej wątpię, że oni będą lecieli po elitę. Tak po prostu. Nie ufam im, bo tak mógłbym określić, jeżeli chodzi o tą elitę. Uciekamy. Kierowca 10%. W sumie to było akurat wbrew pozorom dosyć strategiczne wyjście, bo tam mamy kierowcę 10%. Jego samochody. Oni nie padają, okej. A dam im po prostu. Zmienię się. Tą osobę, żeby chodzić wolniej, żeby mnie dogonili, niech oni poprowadzą. Ciekawie mnie, gdzie pojadą po prostu. Tam nie wiem, będę tak strzelał. Może nawalam w gościa, żeby mnie wyprzedził, żeby nie uważali, że specjalnie to robię. To ja nawet nie, on też nie chodzi tak, ja pierdzielam, chodzi bez shifta. Kiedy ja normalnie tak robię, żeby mnie wyprzedzili, a ten koleś, ja nie wiem. On tak rzeczywiście biega. Okej, jaka będzie droga ucieczki? Będziemy uciekać, jak strzałka pokazuje, czy polecimy na helikopter. Może, nie wiem, polecimy tak zwaną najlepszą drogą samochodem. Nie, strategia mówi, jedź ze strzałką, nie dyskutuj. Spoko, spoko. Zawsze mnie ciekawi, jeżeli taki koleś robi taki napad, nie? Właśnie taki sposób. Ile razy od go przechodził? To jest bardzo ciekawe. Ile razy zawsze taki ktoś przechodził ten napad, nie? Kurde, który z nich był hostem? Nie pamiętam, szczerze. Ale możemy w sumie zadać takie pytanie. Może odpowiedzą wszyscy. No, damy takie pytanie po prostu. Mam nadzieję, że dosyć dobrze napisałem, nie? Ale jeżeli nie, no to mam nadzieję, że zrozumiałem, ale ten koleś fatalnie prowadzi ten pojazd. Serio, muszę na przykład być wszystkim na tych napadach. Muszę być i strzelcem na tych napadach, muszę być hakerem, uciekinierem. No normalnie ja to się czuję jak w takich tych memach, nie? Że tam jest, że przeciwna drużyna takie same koksy, nie? Nie wiem, w naszej drużynie jest, nie wiem, to co tutaj jest, tutaj Jaś Fasola z nami biega, czy co? Oczywiście nie mówiąc tam aktorowi, nie? Tylko, że postaci, która jest grana, o, może w ten sposób. Postać, że Jaś Fasola, nie? No ja nie wiem, jak to inaczej mogę określić. Wziął go, przejechał całkowicie. Nie, no ale nie padł. Jedziemy, może mi odpiszą na czacie. Mnie bardzo ciekawi, ile razy oni skończyli jeszcze ten napad. Bardzo mnie to ciekawi, naprawdę. Ile razy oni mogli skończyć taki napad? Bo to jest po prostu... No nie będę mówił, no nie... Najlepsza to może nie, no jest... beznadziejną drogą ucieczki. Jeżeli chodzi o napadu na kasę, jechać na drugi koniec mapy samochodem w taki sposób. No widać, że ewidentnie koleś nie wie, nie? Jeszcze dodatkowo tu wszystko przyleci, nie? Tu nie da się tego uniknąć. Oni cię złapią, nieważne co zrobisz. Musisz uciekać, nie możesz stać w miejscu. Mogę tutaj rzucić, co prawda, im. Może wjadą. O, wjechali, ale... No nie, no nie, no. Poważnie, jak ja widzę czasem te gry tych randomów, to ja myślę, że taki napadł z mieszkania z takimi gośćmi, to ja ciężko bym mógł ukończyć, nie? Jeden koleś, który tak rozwalił ten samochód, że się to niczego już nie nadawał, nie? Nie wiem, czy to prowadzi ten sam. Nie mam pojęcia, ale no tamten jeden koleś to był takim złym kierowcą, że normalnie rozwalił ten samochód tak tylko jak się dało, no i wzięliśmy jakikolwiek samochód. To znaczy samochód do zmiany.
Tak będzie? Jakby zaznaczył samochód do zmiany, no to by tak pewno było. A spoko, uciekną tymi polami. Jeżeli oczywiście nie będą jechać na główną drogę, tylko polami, no to uciekną tej policji. Bo najpierw muszą jechać tymi polami. No a widzę, że są niezbyt chętni do jazdy, chcą jechać tą drogą, ponieważ nie przejadą przez to. Nie wiem, co by mać trawę na ultra odpaloną, czy jak, żeby nie widzieć się tu nic. No nie wiem. No ja to mam wyłączoną trawę przez Caio Pelico. No ale no nie chce mi się wierzyć, że on tu coś ma. Ja raczej wątpię, że ta pustynia już. To cokolwiek jest. Gdzie on w ogóle jedzie? On jedzie do przodu. Czy przed tobą jest woda? Co ty chcesz od tego jeziora? Co ty przepłyniesz, potem przez górę przepłyniesz? Tam był chyba wózek taki. Candy chyba to się nazywa, wózek taki golfowy. Znaczy początek takiego wózka. Nie wiem, jedzę tą strzałką, bo to już tutaj, to już nic nie da się zrobić. On koleś odpisał GG. Nie jest GG, tylko napisz mi ile razy skończyłeś ten napad. A nie GG, to już się nie dowiemy. A to jest bardzo dobre pytanie. Ile razy skończyliście ten napad? W ogóle ten hajs nie jeszcze z tego napadu. Co prawda to jest bez czaszki, nie? Ale straciliśmy z 200 tysięcy na pewno już. Z tego łupu głównego, nie? Także tak postrzeliwani, że to naprawdę XD. Ja myślę, że to może być potencjalnie jego drugi napad tego kolesia, nie? Napadzik na kasyno może być jego potencjalnie drugi. Tak może być, ale w sumie nigdy nie wiadomo. Może pozbiera sobie na nowe DLC, co przyjdzie. Albo zbiera właśnie na nowe DLC, aby zobaczyć, co tam się dzieje. Też wiadomo, wiele osób jeszcze go nie ograło. Też wydaje mi się, że znaczna większość na pewno. W każdym razie mogę określić, że ten koleś jest na pewno, co prowadził wcześniej, to jest jeden z najgorszych kierowców, jaki ja żem widział w ogóle w napadach na kasyno, jaki w ogóle byli. Naprawdę, tak słabego kierowcy jeszcze nie widziałem, żeby tak porozwalał samochód. W ogóle jak on jedzie, w ogóle patrzy na tę drogę. Już nawet ten koleś jeden, co tam był, chyba nawalony tak niedawno, to odwalał się od jednej barierki do drugiej barierki, już mu lepiej szła jazda niż temu. Przede mnie starał się trzymać drogi, ja tylko odbijał się od barierki do barierki, ale starał się w miarę trzymać ten pojazd. A ten to ja nie wiem, co odjedzie na czołówkę ze wszystkim. Tu masz zjechać w ogóle. Jak jedziesz tak, no to patrz w ogóle. Ale nie dowiemy się, ile razy skończyli ten napad. A to też będzie dosyć dobre pytanie. Będzie można zawsze się pytać randomów, jak już będziemy w takiej bezpiecznej sytuacji, jak na przykład jak tutaj. Ile razy skończyli ten napad, bo to jest bardzo dobre pytanie. Ja akurat jeżeli o mnie chodzi, to myślę, że plus te napady z randomami, to pewno 300 plus na pewno jest. Możliwe, że do 400 już dobiło. Samo napady na kasyno, nie? To tyle ich mogłoby być, 400 ogranych? Na pewno, być może już. Bo jeszcze wiadomo, przed tym co było nagrywane też coś tam grałem. Plus zrobiłem swoje, też pomagałem czasem innym. Więc mogłoby być już 300 plus napadów na kasyno na pewno rozegranych, ale no, kto by doliczył? Nawet swoich nie wiem ile dokładnie rozegrałem, ale na pewno sporo. Bo skądś muszę mieć ten hajs. Aż tak duży, nie? No ja musiałem nagrać tych swoich napadów na kasyno. To też jest dobre pytanie. Na pewno dużo. Jestem tego wręcz pewien, bo to można by wyliczyć taką średnią z tych napadów. Mniej więcej ile mógłbym ich zrobić, ale to... Nie wiem, może nawet sam zrobiłem ich z 200. Jako host, nie? Może z 200 zrobiłem. Standardowo oczywiście co się musiało stać, musiało się zepsuć. A tak naprawdę jesteśmy obydwoje razem na sesji, ale tu mi się zepsuło i nie można dowiedzieć się, co tam było pobrane konkretnie, ale i tak mniej więcej wiem, co było pobrane. Flezer był na pewno wzięty, znaczy flezer, no ten 7-procentowy. Bronie to chyba były 9-procentowego takie karabiny oraz samochód był 10. Dobra. A więc plansza na dzisiejszy odcinek wylosowała się właśnie taka. Co prawda wiele pól nie było zaznaczonych, ale także się bardzo ciekawy napadzik. To byłoby na tyle. Do następnego, cześć!